wieczór, bo listopad to jakby był lipiec, nie wiem jak u was, ale ja dzisiaj sobie hasałem po dworze, nawet liście pograbiłem w krótkim rękawku. Oczywiście wieczory trochę chłodniejsze, ale kto ma ogrzewanie w domu, ten nadal siedzi w cieple. Witamy was serdecznie. 12 listopad, dzień wolny dla większości nauczycieli, ale słuchajcie, my planów nie zmieniamy, nieważne czy wolne, czy niewolne. Zaplanowany poniedziałkowy webinar, jak ma być, tak jest. Ja na początku tylko powiem, że za tydzień też się znowu widzimy. To jest ważna rzecz i zaproszę was, zanim przedstawię dzisiejszy ci, do nowej grupy, którą tworzymy wspólnie z drugą Moniką, naszą Moniką Kapuśniak, Aktywna Tablica Inspiracje. Tam będzie nowa przestrzeń z nowymi zadaniami specjalnie dla was i taka typowo strona do wymiany doświadczeń. Na to liczymy. Tak więc słuchajcie, po webinarze ktoś jeszcze nie zapisał, Aktywna Tablica Inspiracje, dołączamy, bo tam też dużo ciekawych rzeczy się będzie pojawiać. Tak więc staramy się rozróżnicować te nasze grupy. Aktywna tablica inspiracje. Ale teraz słuchajcie do rzeczy, ponieważ dziś nie jestem sam, mam Monikę, ale jak zerkniecie, to nie jest nasza Monika Kapuśniak, nasza ukochana anglistka, natomiast przed nami Monika Piechowicz-Kruk, która dzisiaj opowie po raz kolejny, bo Monika już też była gościem u nas, opowie nam o tych nowych technologiach i o pewnej aplikacji, której ona używa w swojej pracy. A Monika naprawdę ma bogate CV, bo jakby miał już się wcześniej, że to rozumiem, jakby miał przeczytać wszystko, co ona dokonała w życiu, to bym tej godziny brakło i dla niej by miejsca nie było, ale z takich ważniejszych rzeczy. Monika też jest filologiem, ale także jest pedagogiem specjalnym, tak więc zresztą o tym było OSP wcześniej. Przede wszystkim także dyrektorem i edukatorem w Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu. Z wieloma stowarzyszeniami oraz pewną firmą, której produkt także dzisiaj pokażę Wam, na którym pracuję, ale to o tym zaraz, bo właśnie, ponieważ chcemy Wam pokazać ciekawą aplikację, nie zdradzę na razie jaką, bo to powie tam później Monika w trakcie swojego webinaru. Chciałbym zapowiedzieć jeszcze jedną osobę. Rzadko bywają mężczyźni, ale zobaczcie, mamy tu z nami jeszcze jednego pana, tak więc nie jestem dzisiaj samotny w tym męskim gronie. Z nami jest także Mariusz. Mariusz Bomberski to dyrektor do spraw rozwoju edukacji w takiej firmie, która nazywa się EduExpert i dzisiaj pokażemy Wam oprogramowanie z tej firmy, bo ono jest naprawdę świetne i będziecie mogli zobaczyć, tak więc na czym to wszystko polega. Ale to już oddam Monice, która gdzieś nam zniknęła, bo widzę, że się kamerka u niej kręci, za chwilę pewnie wróci. Oczywiście, Bożena, ja tradycyjnie odpowiem, będzie nagranie tam, gdzie zawsze strona aktywna tablica.pl. I czekamy na Monikę, która czekała, czekała tak długo, a coś jej kamerka uciekła i nam się doładowuje, ale widzę, że jest z nami. Maniko, Pokój jest prawie pełny. Wieje, Andrzejka w Świebodzicach, u nas, raczej ja mieszkam w Świętokrzyskim, czyli dawne Kieleckie. I o, Monika znikła, ale dołączy do nas, miejmy nadzieję, za chwilę. U nas nie wieje. Nie jest ciepło przynajmniej, ale to dlatego, że siedzę niedaleko grzejnika. Dolny Śląsk, a Dolny Śląsk Ja może znowu w wiać. Bielsku Białej i jest bardzo przyjemna pogoda. Dobra, czekamy na Monikę, bo wiecie, jak to jest u nas na webinarach, że czasami znikają i pojawiają się. Ja to znam najlepiej, bo u mnie zawsze jak czarownica jakaś przeleci, to słuchajcie, wtedy. O, i Jest dołącza Monika, to Monika. wtedy zawsze mi internetu brakuje. Dzień dobry, Moniko. No, już mam głos, matko, to Jesteś. bardzo dobrze. W pewnym Super, dobra. momencie. Monika wróciła. Słuchajcie, zostawiamy Was z Moniką. O pogodzie pogadamy później, ale co by nie było, to listopad w tym roku jak lipiec. Życzymy sobie
Dalej, pogody. Marta, okolice Kalisza. Kalisz jest świetny, byłem, widziałem. Nawet na rynku byłem. Dobra. Monika, oddajemy głos. Dobrze, to pozdrawiam oczywiście serdecznie z tego pięknego Kalisza. No, powiem tak, czekamy na zmiany w tym naszym pięknym starym mieście, bo piękne jest, ale to piękno trzeba wydobyć. No ale być może właśnie chodzi o to, co jest dzisiejszym naszym tematem. Brak kompetencji kluczowych w pewnych kwestiach zaważył na tym, na pięknie, więc zakładam, że aby też i w edukacji, i w ogóle w naszym mieście było pięknie, i w każdym innym, to przygotowałam taki temat, jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem TIK. O TIK-u już rozmawialiśmy w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych. Natomiast dzisiaj chciałabym, i też w nawiązaniu do matematyki bez reszty i metody projektu, a dzisiaj jakby nadal inspirując się TIK-iem w zasobach EduEksperta, nadal będę tutaj o tym produkcie opowiadać. Właściwie dzisiaj tak naprawdę przejdziemy do takich bardziej działań niżeli opowiadań. Natomiast to, co jest ważne, to ważne jest to, żeby sobie odpowiedzieć na pytania, które się wiążą z takim bardzo no, mocnym tematem teraz w edukacji, czyli na nowo, ponieważ od stycznia mamy na nowo zdefiniowane kompetencje kluczowe, to będziemy dokładnie o nich sobie najpierw opowiadać i w związku z tym zdefiniowałam takie trzy podstawowe cele, które chciałabym zrealizować podczas naszego webinarium. Pierwsze to jest, co to jest kompetencja i czym różni się od suchej wiedzy teoretycznej, czyli no właśnie, wiedzieć o tym, co należy zrobić, a umieć to zrobić, to jest kolosalna różnica i wiele kroków milowych niekiedy trzeba pokonać, żeby rzeczywiście być kompetentnym w danej dziedzinie. Drugi punkt to, czym są kompetencje kluczowe i dlaczego warto im sprzyjać. Właściwie, gdybyśmy chcieli powiedzieć, dlaczego warto dążyć do celu, to dokładnie na ten temat będziemy mówić poprzez językiem kompetencji kluczowych. No i ostatni taki moduł, który będziemy ćwiczyć sobie już na platformie, to jest, odpowie nam na pytanie, jaką rolę odgrywa TIK w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów na przykładzie matematyki bez reszty i metody projektu. Czyli to są takie dwa produkty, które, tak jak już ostatnio wyznawałam tu wielką miłość, nadal tkwię w przekonaniu, że są to bliskie nie tylko mojej praktyce, ale też i takiemu, no i sercu, po to, żeby właśnie pracować z dziećmi. A też, no to, co już powiedział Sylwester, zanim nas rozłączono, to się rozłączyło. To rzeczywiście pracuje z dziećmi o bardzo zróżnicowanych możliwościach, więc tym bardziej wydaje mi się, że produkt ten będzie nam bardzo tutaj pomocny. No dobrze, to przejdę do takiej fazy rozważań, bo zależy mi na dzisiejszym układzie, który będzie też spójny z definicją kompetencji kluczowych, do której dojdziemy w pewnym momencie. Natomiast szalenie lubię wszelkiego rodzaju warsztatowe ćwiczenia i mam nadzieję, że jakby większość z nas będzie dzisiaj takimi aktywnymi słuchaczami, czyli rzeczywiście troszeczkę poobserwujmy, co się dzieje na pulpicie, ponieważ no, będą ćwiczenia do wykonania i wtedy uruchomimy czat, którym dzisiaj zarządza Mariusz Bomberski. Przy czym powiem tak, mnie wyłączyło wtedy, kiedy prawdopodobnie był przedstawiany, więc oprócz tego, że z dyrektorem EduExperta będę tutaj dzisiaj współpracować, to przede wszystkim z kolegą, który dzisiaj będzie no, tą osobą wspomagającą od strony takiej technicznej i przede wszystkim operacyjnej w zakresie czatu. A ja będę tutaj opowiadać. Więc przeczytam dla słuchaczy, a my już się zapoznajemy z wypowiedzią Petera Druckera, czyli znanego nie tylko wykładowcy z zakresu ekonomii, ale również osobą, która doskonale się zna na istocie zarządzania, organizacji. A jak wiemy, to nie jest tylko potrzebne w przedsiębiorstwach i w gospodarce, tylko jest nam to potrzebne do dobrego, gospodarnego, ale też dobrze zarządzanego życia w zakresie no, właściwie wszystkich dziedzin. A więc cóż powiedział Peter Drucker? Nadchodzący czas to czas umysłowego pracownika.
który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się. Myślę, że większość z nas, jak się interesujemy edukacją, to wcześniej czy później na te same cytaty wpadamy, ale czasami warto jakby no, pochylić się nad nimi jeszcze w nowej grupie. Ale takie główne przesłanie stąd, które wynika, jest spójne też z tym, co jakby na nowo zostało odświeżone przez Komisję Europejską, która to na zlecenie Parlamentu Europejskiego zdefiniowała po raz kolejny, bo jak wiemy, od 2006 roku do 2018 roku inaczej teraz mamy zdefiniowane kompetencje kluczowe. I na co zwracamy uwagę? Zwracamy uwagę na wiedzę. Czyli mamy czas umysłowego pracownika, owszem, czyli posiadającego wiedzę, który oprócz tego, że posiada tą wiedzę formalną, potrafi ją zastosować, ale przede wszystkim jakby to, żeby być cały czas na bieżąco, trzeba się nieustannie uczyć. Nie można założyć, że zdobędziemy zawód, profesję i koniec. I to jest jakby szczyt naszych marzeń. To jest początek kolejnego etapu drogi. No i tą drogą dzisiaj spróbujemy przejść. Ale ponieważ my już tak specjalizujemy się w edukacji, to chciałam porównać szkołę, która była 100 lat temu. O niej rozmawialiśmy ostatnio i to było to zdjęcie z dołu. Zobaczcie, jak wyglądała szkoła 100 lat temu. Niemalże podobnie albo tak samo, jak wygląda współczesna szkoła. Tak wygląda klasa. Może się zmienić liczba uczniów, może się zmienić nauczyciel. Uczniowie, aura, budynek, to co jest poza budynkiem i organizacja czasu, natomiast sam system jest ten sam. Dzieci siedzą w ławkach, dzieci są zdystansowani, w sensie dzieli ich dystans jest między nauczycielem a klasą. Pracują co najwyżej w parach, jeżeli coś takiego dołożymy, ale zobaczcie, jak to mocno jest utrudnione w momencie, kiedy tak naprawdę dzieci widzą plecy dzieci innych. Więc to jest ta współczesna szkoła. Tutaj nie będziemy za dużo mówić o kompetencjach, bo jest po prostu małe pole manewru. No właśnie. No i skoro teraz mamy szkołę, wizerunek, ja ją tutaj przypomniałam, być może przerysowałam, ale bardzo zbliżone jest to do takiego gdzieś środka albo jednego z brzegów funkcjonowania szkoły. To teraz przyjrzyjmy się też teoretycznie, niestety musimy to zrobić, ale to potraktujmy jako ćwiczenie. To jest jedno z ćwiczeń, które zadajemy na każdej lekcji niemalże swoim dzieciom. Każde dziecko musi przeczytać coś na początku, dopiero potem o tym rozmawiamy. Więc drodzy Państwo, nauczyciele, czytamy dwie definicje raptem, tylko pierwsza jest długa, druga jest krótsza. Ale bardzo mi zależy na tym, żeby zapoznać się i z jedną, i z drugą, ponieważ ćwiczenie będzie w serii Wybierz tę, która jest dla Ciebie najbliższa. Nie chciałam podawać jakiejkolwiek jednej jako jedynej, oficjalnej, zdefiniowanej i teraz tego się trzymamy, bo każdy człowiek ma prawo różnić się od drugiego człowieka i każdy z nas ma wybór. Więc dzisiaj spośród czterech, na których zazwyczaj pracuję podczas warsztatów face to face, chociaż dzisiaj też to mamy, ale w ograniczonym jakby tutaj możliwościach mojego biegania między stołami albo grupami, zespołami i osobami uczącymi się, to musiałam zredukować to do dwóch. Definicja pierwsza. Kompetencja to wiedza, umiejętności i postawy, które pomogą uczącym się w samorealizacji oraz w późniejszym okresie życia. W znalezieniu pracy i uczestnictwie w społeczeństwie. Kompetencje obejmują tradycyjne umiejętności, takie jak umiejętność czytania i pisania, czy podstawowe umiejętności matematyczne, a także umiejętności horyzontalne, czyli takie jak umiejętność uczenia się, odpowiedzialność społeczna, obywatelska, czy przedsiębiorczość. To jest pierwsza, dłuższa definicja. Czytam drugą definicję. Kompetencje to mniej lub bardziej wyspecjalizowany system zdolności, umiejętności i sprawności niezbędnych do wystarczających, przepraszam, do osiągnięcia określonego celu.
Ja powtórzę, wrócę na chwileczkę do pierwszej, żebyście sobie mogli zerknąć. I teraz uwaga, chciałabym, żeby na czacie Państwo, żebyście zaznaczyli, spróbowali zweryfikować, która definicja jest mi osobiście bliższa. I zobaczymy, jak mniej więcej tutaj w naszej dużej, obszernej już grupie kształtuje się zdanie. Czyli wpisujemy, definicja pierwsza czy definicja druga jest nam bliższa. Jakbyśmy zdefiniowali kompetencje. Tutaj Mariusz będzie w miarę ogarniał ilość, która tych kompetencji, czyli jakie są odpowiedzi, czego jest więcej. Ja przeskakuję tak z kompetencji na kompetencje, ale głównie po to, żebyście mieli tę możliwość przeczytania sobie jeszcze raz. No, takie mam wrażenie, że jest prawie pół na pół, bo jak jedna z Państwa odpowie, że pierwsza, to za chwilę pojawia się druga, jak nie druga, to znowu pierwsza i tak w zasadzie jest pół na pół. Ale jak myślicie, że to jest typowe? Powiem, jak to wygląda w takiej średnio podczas grup, które mają do wyboru cztery definicje. Ja tutaj Państwu podałam tylko dwie. Głównie dlatego, że to są już dwie spośród czterech najczęściej typowanych przez nauczycieli. I bywa czasem tak, że jedni odpowiadają, że głównie ta pierwsza, a drudzy będą w większości stali za tą drugą. I definiowane jest to różnie w zależności od tego, czego uczymy. Bardzo często pierwsza definicja jest definiowana, ona jest bardziej formalna, ona mocno wskazuje nam, co dotyczy kompetencji, jakie obszary kompetencji postrzegamy. I one są nam potrzebne na przykład do tego, co będziemy oceniać. Tu będą wielokrotnie humaniści, ale też ścisłe przedmioty stały, natomiast artystyczne zazwyczaj albo przedsiębiorcze WF-iści często stawiają na drugą definicję. Nie wiem, czy to się sprawdzi teraz tutaj w tej naszej grupie, ale rzeczywiście w grupach szkoleniowych, warsztatowych najczęściej tak to wygląda. Jak myślicie, czy to jest ważne, że dajemy sobie wybór? Czy to jest ważne, że dajemy wybór uczniowi wtedy, kiedy ma do wyboru rozwiązać zadanie w jednym sposobem albo drugim sposobem? Może mieć zdanie na ten temat takie bądź inne. Czy częściej pracujemy, dążąc do tego, że będzie ostatecznie jedna wielka odpowiedź, czyli w naszym przypadku jedna ogromna definicja, która będzie spójna dla wszystkich. Czy musimy zawsze dążyć do tego, żeby coś było spójne i jedyne? To są takie pytania, które warto sobie czasami zadać, więc ja też je zadaję, bo praktyka mi mówi, że są istotne. Natomiast ja przejdę o krok dalej i zobaczymy, co z tymi kompetencjami kluczowymi. Powstały one na zlecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w 2006 roku, natomiast ostatnio zostały znowelizowane i od stycznia 2018 roku obowiązują nas ten osiem kompetencji kluczowych na nowo zdefiniowanych. One się różnią tylko właściwie w nazewnictwie i lekko opisie, bo trochę obszarowo w zasadzie wygląda to tak samo. Natomiast na co zwracamy uwagę przy omawianiu, ocenianiu, zauważaniu, czy też uświadamianiu sobie i innym kompetencji kluczowych? Patrzymy, przede wszystkim będziemy je definiować poprzez wiedzę, umiejętności i postawy adekwatnych do danej sytuacji. Czyli nieważne, czyli wiecie Państwo, to jest taka sytuacja, jest quiz albo jest konkurs, taki zupełnie nieszkolny, pozaszkolny, albo jakiś konkurs w telewizji, no i pada pytanie historyczne, a nasze dzieci krzyczą, o tak, tak, to było, to już było, to miałam w podręczniku. Czy to jest wiedza, która się jest spójna z umiejętnościami, albo czy to jest właściwa postawa, o którą nam chodzi nauczając historii? Więc generalnie chodzi o to, że ucząc poprzez pryzmat ośmiu kompetencji, mamy doprowadzić do tego, że w odpowiedniej sytuacji, którą jest na przykład taka właśnie
takie pytanie z TVP albo innego, przepraszam, teraz programu, telewizji ogólnie, że po prostu odpowiadamy na właściwą odpowiedź, oddajemy na konkretne pytanie. Wtedy mamy wiedzę, umiejętność i jednocześnie też postawa jest taka, że to nieważne, czy ja miałem to w podręczniku, ważne i wiem, gdzie to jest. Postawą właściwą będzie to, że ja reprezentuję tą wiedzę i umiejętności, stając z niej w odpowiedniej sytuacji. Ale to oczywiście jeden z tysiąca albo miliona przykładów. Natomiast po co są nam, zgodnie z definicją Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, te kompetencje kluczowe? Otóż kompetencje kluczowe to są te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, do bycia aktywnym obywatelem i integracji społecznej i zatrudnienia. No więc znowu mamy tutaj troszeczkę takiej teorii, trochę opisu, ale w zasadzie, gdyby się tak zastanowić, to wiecie Państwo, to jest nasza istota życia, no bo w zasadzie po co nam to wszystko, tak? No ale żeby było teraz trochę nam łatwiej to wszystko ubrać, jeszcze jakoś się zwizualizować sobie i zakotwiczyć w pamięci, to pozwolicie, że wrócę do czegoś, o czym już rozmawialiśmy, no ale jakby w nowym wydaniu troszeczkę to ubierzemy. Otóż również pod koniec XX stulecia Jacques Delors, o którym już mówiłam, w raporcie dla komisji zajmującej się zagadnieniem edukacji przy UNESCO podkreślał, że kluczem do bram XXI wieku, w którym już jesteśmy oczywiście i w którym mamy na nowo zdefiniowane kompetencje kluczowe, jest koncepcja edukacji przez całe życie. Czyli zgodnie z tym, co też Peter Drucker nam na początku powiedział. Przyjęto cztery filary. Mówiliśmy o nich, ale zobaczcie, ile tutaj jest spójności z tym, co przed chwilą przeczytaliśmy w definicjach kluczowych kompetencji. Uczymy się po to, aby wiedzieć. Uczymy się po to, aby być. Uczymy się po to, aby działać i po to, aby żyć wspólnie. Czyli dołączamy czwarty filar jest po to, czy czwarty punkt jest głównie po to, żeby nie było to tylko dla mnie. To nieważne, ja się nie rozwijam osobowościowo albo emocjonalnie po to, żeby tylko po prostu być. Tylko ja jestem w społeczeństwie, jestem osadzony w grupie. Moją najbliższą grupą to jest rodzina, potem następnie to są przyjaciele, następna grupa to powiedzmy szkoła, praca zawodowa, społeczeństwo i tak dalej. I zobaczcie, znowu wracamy. Musimy się reprezentować wiedzę, posiadać umiejętności i przybierać odpowiednie postawy. Czyli to samo, co też macie, znajdziecie na pewno w niejednej literaturze fachowej dotyczącej edukacji i kompetencji kluczowych. Mamy tutaj też jakby to jeszcze inaczej rozpisane, a tylko już z własnego zamiłowania i sentymentu do planu daltońskiego przypomnę, że w zasadzie refleksja nad tym wszystkim przychodzi wtedy, kiedy mamy trzy podstawowe filary, które budują szkołę planu daltońskiego, czy też plan daltoński. To jest współpraca, to jest samodzielność i to jest odpowiedzialność. I teraz, co to znaczy? Czy jakbyśmy wrócili do tego obrazka, gdzie nasze dzieci siedzą dziecko za dzieckiem albo dziecko obok dziecka, to nie mają szans na współpracę, mają szans na samodzielność, o ile będą potrafili sobie ze wszystkim sami poradzić, bo nie bardzo mogą się komunikować, żeby między sobą po to, żeby no, znaleźć jakiś sposób, opracować sobie strategię dochodzenia do wiedzy, która jest mi bezwzględnie potrzebna po to, żeby samodzielnie coś wykonać. No a tym samym, jeżeli nie mogę samodzielnie czegoś wykonać, to moja odpowiedzialność za to zadanie w pewnym momencie no, nie będzie osiągnięta. Dlaczego? No bo mogę być odpowiedzialna za to, co czuję, że jestem w stanie zrobić. Jeżeli nie, to tutaj się napotkamy na wszystkie trudności w edukacji, czyli w nauczaniu. Czyli dzieci, które wykażą trudność, spasują, stracą motywację do nauki. To są te dzieci, które nie potrafią, nie mogą wziąć odpowiedzialności za zadanie, ponieważ je przerasta. No i wracamy znowu do umiejętności poprzez wiedzę, którą mieliśmy zastosować. No ale to znowu jest teoretykowanie, a my cały czas dążymy, drodzy Państwo, przepraszam, dążymy, wiecie, do kolejnego slajdu, a kolejny slajd to kolejny mem, którego wszyscy znamy. I teraz nie może być tak, żebyśmy no, tego slajdu no, tutaj nie wstawili. Wiecie, to już mówiliśmy ostatnio, odczytywaliśmy, co powiedział nauczyciel. A on powiedział to, że wszyscy teraz, żeby było sprawiedliwie, dostaniecie to samo zadanie.
To już znamy. Wiemy, że słoń, małpa i wszystkie inne różne zwierzęta będą inaczej je wykonywać. Więc teraz, żeby nie było tego samego, to drodzy Państwo, zapraszam na bajkę. To jest duńska bajka dla nauczycieli. Trwa raptem 3 minuty niecałe, więc warto jej wysłuchać. A czyta dla nas aktorka Kaliskiego Teatru Małgorzata Kamankiewicz-Pawłowska. Pewnego razu zwierzęta postanowiły zrobić coś dla rozwiązania problemów współczesnego świata. Podjęły decyzję o pilnej potrzebie założenia nowej szkoły. Powołano komitet szkolny, złożony z niedźwiedzia, sarny i bobra. Dyrektorem mianowano jeża. W programie szkolnym umieszczono następujące przedmioty: bieganie, wspinanie, latanie i pływanie. W celu lepszej organizacji nauczania postanowiono, że wszystkie zwierzęta będą uczyły się wszystkich przedmiotów w taki sam sposób. Kaczka osiągnęła najlepsze wyniki w pływaniu. Okazała się lepsza nawet od nauczyciela. Niestety, z latania otrzymała +3, a z bieganiem zupełnie nie dawała sobie rady. Z tego powodu została skierowana na dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Podczas gdy inni trenowali pływanie, kaczka uczyła się biegać. Po pewnym czasie jej powykrzywiane nóżki tak były zmęczone, że osiągała tylko przeciętne wyniki w pływaniu. Wiewiórka otrzymała 6 ze wspinania, ale bardzo frustrowały ją lekcje latania, ponieważ nauczyciel wymagał startu z czubka drzewa. Długie ćwiczenia spowodowały znaczne obniżenie ocen ze wspinania i biegania. Orzeł był dzieckiem problemowym, często strofowanym. Na lekcjach wspinania potrafił znaleźć się na szczycie drzewa znacznie szybciej niż inni uczniowie, tyle że chciał to robić na własny sposób. Królik rozpoczął zajęcia z biegania jako najlepszy w klasie, ale dodatkowe lekcje pływania były powodem jego załamania nerwowego. Został skierowany do szkoły specjalnej na obserwację psychologiczną. W tej szkole jedynym przedmiotem było pływanie. W końcu roku szkolnego nienormalny łosoś okazał się najlepszy w pływaniu, a także w bieganiu, wspinaniu i lataniu. W nagrodę poproszono go o wygłoszenie mowy na zakończenie roku szkolnego. Pies preriowy trzymał się z daleka od szkoły, ponieważ komitet szkolny nie zaakceptował kopania jako przedmiotu. Zaprzyjaźnił się z borsukiem i został jego pomocnikiem. No, później dogadali się z dzikimi świniami i założyli szkołę prywatną, która okazała się sukcesem. Szkoła, która pragnęła zająć się rozwiązywaniem problemów współczesnego świata, została zamknięta. Zwierzęta odzyskały wolność. Dziękuję załodze technicznej. Tak, bajka duńska opowiada nam właściwie trochę pełniej to, co się możemy zakładać, że się wydarzyło również zaraz po rozwiązaniu zadania podanego przez nauczyciela. Ale teraz natomiast bajka pokazuje nam od razu też konsekwencje. Czyli co się dzieje wtedy, kiedy dajemy zadania, które nie odpowiadają kompetencyjnie dzieciom, które po prostu no, mają inne mocne strony i nie są w stanie osiągnąć ze wszystkiego zawsze tej najwyższej, najlepszej oceny. Ale też konsekwencją jest też to, że później pytamy, gdzie szukać motywacji u tych dzieci, żeby one się chciały czegoś nauczyć, żeby chciały czegoś dokonać. Być może od razu każemy im skakać z czubka drzewa i po prostu jest dla nich niewykonalne zadanie, które później lądują a to u psychologa, a to u poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie wykazują zaburzenia w zachowaniu, trudności w uczeniu się. Są to dzieci, które no, są na różne sposoby, że tak powiem, definiowane wzdłuż i wszerz.
badane również i którym od razu jakby torujemy następną drogę, czyli nie tą prostą, najprostszą może tak, czyli przez swojej szkole macierzystej, tylko na przykład kierujemy do placówek specjalnych. I to jeszcze powiem tak, gdyby, mówię to jako pedagog specjalny, pracujący w placówce specjalnej, gdyby tak było, że rzeczywiście dzieci, które wykazują rzeczywiste, mają zaburzenia i są od razu zdiagnozowane w sposób należyty, w odpowiednim momencie i trafiałyby do szkoły specjalnej, to jeszcze pół biedy. Natomiast jest proza życia nasza, mówi nam, że bardzo, bardzo często do placówek specjalnych trafiają dzieci, które za długo, za późno zostały zdiagnozowane, albo za późno to znaczy, że zbyt długo zostały przetrzymywane w jakimś systemie, który kompletnie nie sprzyjał, nie pracował na zasobach, tylko jakby cały czas te deficyty się pogłębiały, doprowadzając czasami do zdefiniowania na przykład upośledzenia umysłowego, przepraszam, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. Bardzo często, zresztą o tym też rozmawialiśmy, ale to ja to podkreślam, ponieważ mówimy o kompetencjach. Kompetencje mamy wszyscy, mamy różne, mamy prawo wyboru i również w tym wszystkie dzieci, które no, są różnie funkcjonujące, tak samo mają te same prawa i tak samo są różne kompetencyjnie. Natomiast żal straszny, gdy jest coś nie tak w systemie, jeżeli trafiają do nas dzieci, które na przykład w wieku 11 lat mają wpisane w swojej karcie, w swojej opinii, w orzeczeniu upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawność intelektualna, przepraszam, w stopniu lekkim, tylko dlatego, że po prostu środowiskowo i edukacyjnie zostały źle poprowadzone. To są przypadki, które się zdarzają nawet teraz, w XXI wieku. Należy o tym mówić głośno, ponieważ jak nie będziemy mówić o rzeczach, które są no, naszymi doświadczeniami, to po prostu nic się nie zmieni. Więc ja dwoma tak zwanymi ręcami tutaj dokładam wszelkich starań, żeby przez pryzmat kompetencji nauczać i robić możliwie wszystko po to, żeby rzeczywiście one dawać szansę uczniom i przede wszystkim też sobie, bo to są też nasze doświadczenia, nasza praca i nasze sukcesy. Moi mili, przechodzimy do ćwiczenia, ponieważ zgodnie z tym, co zostało kompetencyjnie zdefiniowane, pakiet wiedzy teoretycznej nastał. Był to jakiś wykład, duży mój tutaj monolog, powiedzmy, z niewielką interakcją czatową. Natomiast chciałabym, żebyśmy teraz przerobili to w sposób kompetencyjny, czyli też umiejętnościowy. I macie Państwo, macie zadanie. Obiecałam dzisiaj Sylwestrowi, że będę mówić na perty i bardzo się staram. Słuchajcie, mamy cztery fotografie, cztery różne krajobrazy. Chciałabym Was zaprosić w podróż. Z tego miejsca, w tym czasie, tak jak jesteśmy, chciałabym, żebyście każdy z Was przyjrzał się i wybrał jedną fotografię, jedno miejsce, do którego teraz, tak jak siedzicie, dostajecie po prostu, chcielibyście dostać bilet do ręki i tam jedziecie. Poproszę, żebyście zaopiniowali te fotografie, te miejsca, wpisali na czacie. Każdy dokonuje wyboru, refleksji i wpisuje, dokąd chciałby w tej chwili pojechać. Pojawiają się numerki. Jeden to rozumiem, że jest piękna jesień. Góry to będzie dwójka. Zatoka Neapolitańska trzecia i piękny zamek na skalę z natugą Herkulesa. Czwarty. Plaża będzie przy Zatoce Neapolitańskiej. Tam jest co prawda Wezuwiusz, ale tam też ta plaża gdzieś będzie, to jest morze. Dobrze, to teraz w trakcie tego ćwiczenia dokonywaliście, zobaczcie, co się dzieje. Dokonaliście, mieliście jakąś refleksję, wejście w siebie,
dokonaliście wyboru. Teraz chciałabym, żeby każdy z Was zreflektował, dlaczego wybrałem właśnie to. Dlaczego akurat Wezuwiusz, Zatoka, dlaczego teraz morze, dlaczego teraz góry, dlaczego teraz jesień i park, dlaczego teraz akurat Zamek na Skale albo w ogóle góry. Ok, i teraz uwaga, zamykam obrazy, przechodzimy do refleksji. Pytanie następujące, na które każdy z Was chciałbym, żeby sobie tak dla siebie odpowiedział. Jak się czułeś, się czułaś podczas wykonywania tego zadania? Co stanowiło dla Was wyzwanie? Co było najtrudniejsze? No i jak sobie z tym poradziliście? Gdyby potraktować to ćwiczenie, które jest bardzo osobowościowe tak naprawdę, czyli z zakresu rozwoju osobistego, czyli takiej samoświadomości, jako zadanie lekcyjne, to czy mamy taki moment, kiedy uczniowie mogą zastanowić się przynajmniej na 2-3 punkty tutaj, które zostały wypisane. Być może kilka jest ich za dużo. Być może wystarczy jedno zadać pytanie, ale czy dzieci mają możliwość odpowiadania sobie na takie pytania? Z czym sobie poradziłem, a co było dla mnie najtrudniejsze? Jak się czułem, gdy wykonywałem to zadanie, a jak się czułem, gdy wykonałem to zadanie? Czy uważam, że dobrze je wykonałem? Tak, czyli to są mnóstwo rzeczy, które powinny doprowadzić do refleksji. Albo w sposób taki, że zadajemy to pytanie, co jest sztuczne, albo można to zrobić poprzez, tak jak w cyklu Kolba, zadać następne zadanie do tego, żeby było to ku zreflektowaniu, czy nauczyłem się, opanowałem i czy mi się to przydaje. No, bo przechodzimy do ostatniego pytania tutaj z tego ćwiczenia, czyli jakimi kompetencjami musieliśmy wykazać się, aby wykonać to zadanie? Jeśli chcecie Państwo, jeśli chcecie odpowiedzieć na to pytanie, to zróbmy, każdy tutaj czyta czat, więc możecie rzucać na tapetę wszystkie możliwe propozycje. Jakimi kompetencjami spośród Waszych uświadomionych sobie już w ogóle kompetencji, jakie posiadacie, musieliście się wykazać po to, żeby wykonać to zadanie? Takie proste i takie krótkie. Będę patrzeć też na czat. To, co było trudne, to, co było wyzwaniem, to było dokonanie wyboru. Czyli to było trudne, tak? Czyli wybór zawsze jest trudny, krótko mówiąc. Ale też było też trudne uzasadnianie, argumentowanie, podjęcie decyzji, umiejętność wyboru, szybkie podjęcie decyzji. Czyli zobaczcie, analiza stanu ducha, czyli też wejście w siebie i analiza no, tego, co czujemy. Tak, i teraz zobaczcie, gdyby mówić językiem kompetencji, to tutaj też się pojawiło argumentowanie, tak, czyli porozumiewanie się w języku polskim. Zobaczcie, kompetencje mamy językowe, mamy kompetencje osobowe, mamy kompetencje no, takiej refleksji, czyli spośród kompetencji interpersonalnych bądź też intrapersonalnych, moglibyśmy też tutaj się nad tym zastanawiać. Natomiast podejmowanie decyzji, dokonywanie wyboru jest to też z zakresu zarządzania, zarządzania czasem, sobą, zasobami, przestrzenią. To było jedno z najprostszych ćwiczeń, jakie można przeprowadzić nawet po to, żeby zdiagnozować, jak się dzisiaj czujemy. Czyli jak ktoś potrzebuje słońca, ciepła, znaczy, że jemu jest tutaj po prostu za ciemno i za zimno, ale to są nasze potrzeby, tak? Potrzebuje zmiany. Najczęściej zmiana jest ku temu, co jest przeciwieństwem do stanu, w którym się w tej chwili znajdujemy.
No dobrze, ponieważ nas tutaj czas troszeczkę goni, możecie sobie częściej zadawać takie pytania albo robić tego typu ćwiczenia. Ale teraz zobaczcie, przekładam to na dydaktykę. Dalej, wszyscy wiemy, że jesteśmy prawo-lewopółkulowi. Wiemy, że w związku z tym mamy pewne predyspozycje i pewne kompetencje, czyli mamy też coś takiego jak coś wrodzonego, tak? Czyli jesteśmy bardziej albo matematyczno-logiczni, albo jesteśmy bardziej muzyczno-plastyczni, mamy bogatą wyobraźnię, albo jesteśmy świetnie analityczni. Czyli to jest wszystko to są nasze zasoby. I teraz zobaczcie Państwo, co się przed chwilą wydarzyło, gdy Państwo. Zobaczcie, co się wydarzyło, gdy dokonywaliście analizy i czego by nie potrafili zrobić nasi uczniowie. Odwoływaliśmy się do swoich doświadczeń, odwoływaliśmy się do wiedzy o tych miejscach i umieliśmy zdefiniować swoją potrzebę. Czy dzieci nasze potrafią to wszystko zrobić? Na poziomie języka już jest bariera. Na poziomie znajomości miejsc, w których byli bądź nie byli, może być bariera. Na poziomie umiejętności w ogóle analizy, wchodzenia w siebie, czy ja wiem, co ja teraz czuję, czy ja wiem, dlaczego teraz właśnie coś zrobiłem, bardzo często dzieciom jest to trudno określić. My jako dorośli to potrafimy zrobić, dzieci nasze nabierają tych doświadczeń, albo dzięki nam mogą nabrać takich doświadczeń. Oczywiście to nie tylko doświadczenia szkolne, bo to są też doświadczenia ogólnożyciowe, rodzinne, wakacyjne, rówieśnicze, wszystkie, tak? Natomiast ważne jest, żeby sobie uświadomić, że kompetencje całkowicie wychodzą poza obszar tylko samej edukacji. Edukacja bez tego otoczenia w ogóle nie istnieje. Będziemy do tego też się odwoływać, gdy przejdę już do prezentacji zastosowań TIK-u, ponieważ żeby wyrównać poziom doświadczeń i prowadzić ten sam poziom wiedzy, no to warto korzystać z odpowiednich zasobów, właśnie na przykład odpowiedniej platformy. No ale teraz jeszcze tutaj bardzo króciutko już, bo czas później jest na ćwiczenia. Chciałam się uciec do tego, co stworzył Howard Gardner, czyli do profilu inteligencji wielorakiej, który powiedział, że każdy z nas ma co najmniej tych 8 kompetencji, czy 8 głównych zdefiniował, tak? Ja się tylko będę do tych 8 odwoływać. Mamy 8 inteligencji wielorakiej. Każdy z nas je ma. Ale też Howard Gardner powiedział, że ten profil ma każdy. I ten z IQ przeciętnym, i z IQ bardzo wysokim, i z tym, który jest poniżej tak zwanej normy, czyli dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast kompetencje będą na różnym poziomie, w zależności od aktywności, które w danym momencie są dominujące. Czyli na przykład nawet my, będąc dziećmi, mogliśmy je zupełnie w czymś innym być lepszymi. Dzisiaj, z racji wykonywanych aktywności codziennych, po prostu też coś nam się troszeczkę zmieniło. Ale zobaczcie, jakie mamy te 8 inteligencji wielorakich: matematyczno-logiczne, mamy ruchowe, językowe, muzyczne, wizualno-przestrzenne, refleksyjna, czyli ta intrapersonalna. Interpersonalne, czyli te komunikacyjne umiejętności i przyrodnicze, czyli takiej obserwacji, otwartości, empatii. Nie możemy dzisiaj długo analizować. Większość z Was zna oczywiście te gardrowskie inteligencje wielorakie i zazwyczaj już wiemy, o czym wszyscy, co mamy na myśli. Natomiast ja o tym przypominam. To jest cały czas aktualna wiedza, to jest cały czas dobry odnośnik do tego, co definiujemy później w naszych celach lekcji, przy doborze metod i aktywności lekcyjnych. I tak naprawdę to my budujemy pewną dozę doświadczeń i wiedzy i umiejętności przez odpowiednie stworzone warunki edukacyjne. Przechodzimy dalej i to już jest taki w zasadzie ostatnie coś, co mam nadzieję nam się mocno otworzyło podczas tego ćwiczenia. Teraz zobaczcie, każdy z nas wybrał jakiś widok. Powiedzieliśmy, co było trudne, powiedzieliśmy, nad czym się musieliśmy zastanowić, wybraliśmy coś najtrudniejszego, wiemy, jak się czuliśmy, zdiagnozowaliśmy nasze potrzeby. Pojawił się aspekt też językowy.
Czyli zobaczmy, 8 kompetencji językowych obecnie zdefiniowanych, obowiązujących od 17 stycznia 2018 roku, to są następujące. Kompetencje w zakresie czytania i pisania. Gdybyśmy mieli opowiedzieć i stanąć w kręgu, żeby każdy mógł opowiedzieć, dlaczego wybrał daną kartkę, będzie używał języka, będzie nazywał miejsca, będzie określał stany, będzie się zwracał w jakiejś formie do nas. To jest jak najbardziej w zakresie używania języka, może będzie to kompetencja językowa, ale też czytania, pisania w momencie, kiedy na przykład piszemy i czytamy wtedy, kiedy jest zadanie na przykład do przeczytania, tak? Więc to są jak najbardziej kompetencje, które tutaj widać w tym ćwiczeniu. Dalej, kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii. Żeby wyciągnąć wnioski, żeby coś uargumentować, są to kompetencje, które są w zakresie nauk matematycznych, technologii przyrodniczych, czyli są to wszystkie te, które używamy tak naprawdę podczas nawet budowania odpowiednio zdań, budowania odpowiedzi do pytania. To nie jest coś, co jest tylko i wyłącznie związane ze ścisłymi przedmiotami, tylko również przy argumentowaniu najprostszej rzeczy są to takie czynności, które wykonujemy również z zakresu kompetencji. Kompetencje cyfrowe, no cóż, robimy je teraz cały czas, ponieważ używamy tak naprawdę tutaj komunikatora, mamy telekonferencję tak zwaną, webinarem zwaną, natomiast całe mnóstwo rzeczy, które możemy używać też do takich ćwiczeń, też Państwo tutaj możemy tutaj spisać, czyli kompetencje cyfrowe to absolutnie posługiwanie się komputerem i zasobami internetu, programów, aplikacji i innych. Dalej, kompetencje osobiste, społeczne w zakresie uczenia się, to była bardzo mocna strona tego ćwiczenia. Kompetencje osobiste, umiejętność autorefleksji, refleksji, poszukiwania własnych potrzeb, nazywania ich. Społeczne to jest też umiejętność przekazywania, dzielenia się tą wiedzą o sobie z innymi. A uczenie się to jest nic innego jak to, że ja wiem, co jest moją mocną stroną, jakie ja mam zasoby, co muszę omijać, głównie po to, żeby móc, że tak powiem, szybciej, lepiej, sprawniej się uczyć. Kompetencje obywatelskie, poznajemy miejsca, znamy je, umiemy je opisać, dotrzeć jego walory i dzielić się oczywiście też z innymi. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, umiejętność podjęcia decyzji, dokonania wyboru, to są osiągania pewnych celów, realizacji siebie w jakimś zadaniu, wydaniu. To jest też umiejętność w zakresie, kompetencja w zakresie przedsiębiorczości i kompetencje w zakresie świadomości ekspresji kulturalnej. No, na zdjęciach mieliśmy zamek, mieliśmy pomniki przyrody, mieliśmy przyrodę jako ogólnie pomnik i piękno, czyli dostrzeganie też tych walorów. To jest też umiejętność, można patrzeć na coś i w ogóle nic nie widzieć i można patrzeć i dostrzegać każdy jego element krajobrazu, więc to jest też bardzo ważne. I teraz, moi mili, to jest tak, że gdy przechodzimy z tych 8 kompetencji do ostatniej sentencji, którą chciałam podkreślić bardzo, ponieważ 8 kompetencji nie będzie ważnych, jeżeli nie będziemy tego odpowiednio rozumieć. Dzielimy to w zakresie wiedzy, umiejętności i postawy. Cytatem, który ma to uwypuklić mocno, znowu posłużę się moim ulubionym powiedzeniem pani Helen Farkus, twórczyni planu Daltońskiego. Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy. A wszystko, co dziecko potrafi, nauczycielowi zrobić nie wolno. Zobaczcie, co jest wiedzą. Wiedzą jest to, co dziecko może wiedzieć. Wiedzą jest to, co możemy jemu przekazać. Umiejętnością nauczyciela jest to, że pozwala dzieciom nabywać umiejętności, kompetencje, czyli krótko mówiąc działać, komunikować się między sobą, poszukiwać swoich strategii poprzez stosowanie też przez nauczyciela oczywiście odpowiednich metod i technik. Natomiast w postawie co będziemy mieć?
Nauczyciel pozwala dzieciom działać, ufa im, że wezmą na siebie odpowiedzialność za powierzone im zadania. Jeśli tutaj nie zaufamy i to nie będzie jakby wpisane w postawę nauczyciela, to uczniowie zawsze będą muminkami, które po prostu będą czekały, aż nauczyciel pokaże, powie. Bardzo często jest sytuacja, kiedy spotykamy dzieci, wchodzimy na zastępstwo i mamy klasę, gdzie wchodzimy i tak, dzieci nic nie zrobią, bo pani nic nie powiedziała, pani nic nie zadała, pani nic nie wskazała, w związku z czym ja nic nie muszę robić. Więc to jest coś, co jest sytuacją niestety z naszej współczesnej szkoły. Natomiast nie jest to sytuacją tą, która jest mile widziana w definiowaniu poprzez pryzmat 8 kompetencji. I teraz, drodzy Państwo, to jest, drodzy mili, moi mili, słuchajcie, bardzo ważne jest to, co teraz powiedziałam, ponieważ pamiętajmy, że 8 kompetencji, patrzymy na dzieci i kształtujemy je, ale mierzymy to przez pryzmat swoich własnych kompetencji. Czyli jakie my sami jako nauczyciele mamy kompetencje, tych 8 kompetencji, na ile je stosujemy na lekcji, czy też w zetknięciu w pracy z dzieckiem i na jakie mamy umiejętności, czyli na ile umiemy dostosować metody, techniki działania i jaką mamy postawę, na ile ufamy uczniom, a na ile musimy im cały czas mówić, pokazywać palcem. To jest nasza postawa i my musimy być świadomymi użytkownikami siebie samych, swojej wiedzy, umiejętności i postawy. I teraz, no, żeby było takie milsze, łatwiejsze i przyjemniejsze, przechodzę teraz do takiej części, która będzie już na platformie, dlatego że chcielibyśmy zaprosić tutaj z Mariuszem też między innymi właśnie programy inspirujące, czyli programy, które za pomocą TIK-u pokażą nam to, o co czasem chodzi na lekcji i co TIK nam może zafundować albo w czym nam pomóc, żeby nauczyć się pozwalać dzieciom działać samodzielnie, czyli kształtować, zdobywać wiedzę, kształtować umiejętności, a jednocześnie wyrabiać w sobie postawę, o którą nam chodzi. Krótko mówiąc, gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, które często nauczyciele zadają, czy macie Państwo szkolenia z zakresu, jak motywować ucznia do pracy? Ja teraz Państwu powiem. Chcę pokazać wszystkim, jak motywować, pozwolić budować własną wewnętrzną motywację uczniom poprzez pracę na przykład na platformie EduExperta w zakresie matematyki bez reszty i metody projektu. Jestem bardzo merytorycznie przekonana co do słuszności tego, co tam jest zastosowane, ale zasoby za chwileczkę też przekażę. Przyjrzyjcie się Państwo tutaj, jakie są możliwości. Ja teraz muszę przejść tylko na stronę z platformą, tak żeby to nie było suchym wykładem z prezentacji, tylko żeby to było rzeczywiście poruszanie się na ekranie. Zaczniemy od matematyki bez reszty. I to, co jest ważne, w EduExpercie na platformie Państwo możecie się przyjrzeć, mając pakiet ze sobą, niekoniecznie online, ale jest też taka opcja, że można zalogować się online. To jest pierwsza z takich możliwości. Ja z takiej właśnie w tej chwili korzystam. Mamy dwa języki, mamy język polski, mamy język angielski, co nam pozwala na przykład przy wymianie między szkołami, przy nawet ćwiczeniach językowych z zakresu języka angielskiego, przy przechodzeniu, kształtowaniu w ogóle postaw i na przykład wielojęzyczności, przy porównaniu w ogóle języka i specyfiki budowania pewnych konstruowania czy pytań, czy zadań i odpowiedzi. Także rzeczywiście możliwości tutaj takich ogólnych jest bardzo dużo. To, co jest ważne, wybrałam do prezentacji dla Państwa też matematykę bez reszty w jeden, część pierwsza, druga i trzecia. Mamy też pakiet dla młodszych, czyli dla przedszkola, który jest no, oczywiście spójny z podstawą programową, czyli dokładnie, spiralnie, tak jak narasta progresywnie, że tak powiem, wiedza i zadania, tak też tutaj tak jest skonstruowana, treści są skonstruowane na platformie. Żeby dużo nie mówić, a więcej pokazać, to zobaczcie Państwo, mamy część pierwszą, mamy część drugą,
I mamy część trzecią. Każda z nich pokazuje inne obszary, pośród których możemy dzieci, mogą dzieci zdobywać wiedzę, ćwiczyć umiejętności i kształtować w tych obszarach pewne postawy. Dlatego mamy wynalazki, zagadki anatomii i małego przyrodnika, dlatego mamy dawne dzieje, Polskę w świecie i zawody, a my będziemy w takiej przyjemnej podróży, do której Państwa w końcu dzisiaj zaprosiłam. Ja z Państwa nie zrezygnuję po prostu. I mamy wybieram podróże. Wchodzimy sobie w podróże. I teraz zobaczcie, co mamy tutaj pokazane. Mamy dokładnie pakiet wiedzy. Mamy umiejętności ćwiczone poprzez różne interakcje i ćwiczenia, które są, tak długo ćwiczymy, aż nabierzemy pewności, aż rozwiążemy dobrze, albo dowiemy się, że tym razem nie wyszło, albo dostaniemy pochwałę. Możemy sprawdzić statystycznie ilość wykonanych dobrze ćwiczeń, możemy wyrobić sobie zdanie o samym sobie. Potrafię bądź nie potrafię. Jeśli nie potrafię, będę próbować następnym razem, bo to jest fajne, wychodzi, wyszło 3 razy, 2 razy nie. Więc jestem najlepszy, ale jestem w połowie drogi. I mówimy tutaj oczywiście o pracy samodzielnej, ale zacznijmy od wiedzy. Taką też dzisiaj tak starałam się ułożyć ten webinar, żeby rzeczywiście tak to wyglądało. Najpierw dużo opowiadam, wprowadzam wiedzę, czyli teorię. Później ćwiczyli, wykonaliśmy kilka ćwiczeń, więc miało służyć umiejętnościom i refleksji, no bo refleksja jest potrzebna do tego, żeby przybrać odpowiednią postawę. I też stosunek do świata, do zadań. Wchodzimy w wiedzę i teraz zobaczcie, co mamy tutaj do zaproponowane. Mamy różne filmy, to są głównie filmy, są wszystkie tak samo dobre. Ja wybieram film, który macie też, tutaj za chwilę Mariusz będzie mnie na czacie udostępniał link do platformy z taką propozycją demo, czyli po jednym filmie do tego interakcji, do tego ćwiczeniu, po to, żeby sobie to przećwiczyć już później samodzielnie. Natomiast ja chciałam zaprosić nas wszystkich do ćwiczenia kreatywnego, po to, żeby Wam pokazać, jak dalece potrafimy być kreatywni, żeby doświadczyć tego, że wszystko zaczyna się od nauczyciela na tej lekcji, a dzieci z tego wszystkiego mogą czerpać. Ma to służyć też temu, żebyśmy przywrócili nasz status nauczyciela jako mistrza w relacji mistrz-uczeń, po to, żeby pokazywać, że ja potrafię, to ty też potrafisz. Więc teraz zapraszam Państwa, Was wszystkich na piękny film Wielcy Podróżnicy. Obejrzyjmy go. Natomiast zadaniem będzie opowiedzieć, czyli jakbyście opowiedzieli ten film, wy macie go bez fonii. Chciałabym, żeby każdy z Was spróbował opowiedzieć o tym, co tutaj jest pokazane. Możemy zapisać oczywiście na czacie, o czym jest ten film. Czy to jest
Monika, bo mamy problem z głosem z tego nagrania, to może opowiedz jeszcze troszeczkę do filmów, dobrze? Tak, ten film oglądamy, to jest zadanie. Oglądamy ten film na bez fonii, głównie po to, żeby każdy z Państwa, każdy ze słuchaczy sam opowiedział treść tego filmu. Czyli był narratorem. Nie wybrzmiało to na tyle wyraźnie, natomiast skoro mnie pytasz o to, ale to tak, mamy być narratorem tego filmu. Okej. Słuchajcie, jeżeli to nie wybrzmiało wyraźnie jako zadanie, to teraz podkreślę jakby podawanie zadań na platformie, które będą na tyle wyraźne, że każde dziecko zrozumie. Ale myślę, że ćwiczenie polegało na tym, że oglądaliśmy film bez fonii, a my mielibyśmy być tymi narratorami, który by opowiedział dzieciom ten film. Czyli o czym będziemy się uczyć, co to znaczy te podróże, jakie są aspekty podróży, czyli co mogłoby być treścią tego filmu. I teraz każdy z nas powinien usiąść i napisać mniej więcej scenariusz albo to zaznaczyć te najważniejsze punkty, o czym był ten film. I powiem tak, to jest ćwiczenie, które robię na innych filmach, głównie po to, żeby każdy nauczyciel zobaczył, jak to czasami jest, gdy na przykład w głośnej klasie ktoś opowiada jakąś historyjkę, pokazuje obrazki. Jedni patrzą, drudzy nie patrzą, jedni widzą, drudzy nie, jedni byli tam gdzieś doświadczyli, bo pakowali się na lotnisko, drudzy w ogóle nie wiedzą o co chodzi, jedni znają kilometry, drudzy nie znają tych kilometrów. Zobaczcie, jest mnóstwo zakłóceń i zaburzeń podczas lekcji, kiedy podajemy pewną wiedzę, wtedy i zależy od na różnym poziomie będzie to tak naprawdę odbierane. W momencie, kiedy nie wszyscy mają te same doświadczenia, nie mają tej samej wiedzy, jest to bardzo trudne do opowiedzenia. Film na platformie, tych filmów jest dużo, one są naprawdę bardzo fajnie pokazane, podzielone na właściwe części. Pokazują, jest to ekran i film, który opowiada nam treść, która nam samym, mimo że się na wszystkim znamy, nam nauczycielom, po prostu jest trudno opowiedzieć. Więc jeżeli mamy film na formie jako wprowadzenie wiedzy, to mamy raptem 2 minuty 17, natomiast my musielibyśmy to opowiadać co najmniej 10-15 minut, żeby w miarę do każdego to dotarło. To jest połączenie wtedy treści z tym obrazem. Ja jestem fanką tych filmów. Zawsze opcję, że tak powiem, tutaj mówiłam, że należy w demo udostępnić filmy, ponieważ one są najlepsze po prostu tutaj do obejrzenia. Więc drodzy Państwo, gdyby tak chcieć, jak sobie obejrzycie ten film w tej wersji demo, to on już będzie z fonią. Usłyszycie to, co opowiadał narrator. Możecie wtedy sprawdzić, czy zgadza się ta treść z tą, którą sami byście zaplanowali do tego filmu, bez wiedzy. No dobrze, ale my musimy przejść dalej, bo czas troszeczkę widzę, że nas goni. Wielcy podróżnicy już nam opowiedzieli swoje. Mamy jakąś wiedzę i teraz już, że jesteśmy z tą wiedzą, którą plus minus 30% klasy na pewno w takim stanie posiada. Przechodzimy do interakcji, czyli przechodzimy do umiejętności. Ja proponuję, żebyśmy się zabawili w sklep. Wchodzimy w sklep. I teraz to, co nie wybrzmiało wyraźnie podczas mojego polecenia, bo było ono mówione w jakimś toku myśli, tak też prowadzimy lekcje, być może nie wybrzmiało wyraźnie. To teraz, co my mamy tutaj na platformie? Na platformie mamy napisane polecenie. Zrób zakupy w sklepie, wydaj całą kwotę. Wprowadź na kasę ceny produktów i akceptuj je za pomocą przycisku zatwierdź. Transakcję sprawdź za pomocą dźwigni. Drodzy Państwo, aranżujemy zabawę. Mamy tablicę interaktywną, mamy monitor dotykowy, być może mamy laptopa, być może mamy podział na grupy, zespoły przy mniejszym jakimś sprzęcie pokazują do pracy na lekcji i dzielimy ich na zespoły. W zespole musi być kolejność. Kolejność odpowiada kolejce w sklepie.
Każde z nich, ale zespoły jakby grają, zobaczcie, mamy od 1 do 30 możliwości zrobienia zakupu. Jeżeli pracujemy na tablicy interaktywnej, to kolejka jest długa, ale dzielimy je na zespoły po to, żeby dokonały odpowiednich zakupów. Sytuacja jest taka, że może nie wszyscy umieją w każdym zespole czytać, więc co mamy? Mamy przycisk przeczytaj. I wówczas Państwo tam na demonstracyjnych udostępnieniach Państwo macie fonie, wszystko możecie sobie przeliczyć i zobaczyć, jak to jest. Czyli dla dziecka, które nie potrafiłoby przeczytać instrukcji, może ją usłyszeć. Wchodzimy teraz do sklepu i mamy kwotę do wydania 10 zł. No jeśli ja kupię tak i kupię tak i stwierdzę, że jeszcze tylko to mi jest potrzebne, idę do kasy. No i proszę oczywiście zatwierdzić transakcję. O-o. No niestety nie wyszło mi te zakupy. Jest to też odwrócona sytuacja, czyli nie uczymy się standardowo i nie uczymy się sztampowo, czyli za każdym razem będzie dodawanie 1, dodać 2, dodać 3, będzie ile i być może ile reszty Ci zostanie. My mamy dokładnie wydać taką kwotę, czyli to jest zupełnie też takie trochę zaskakujące jakby zadanie w sklepie. Mamy dokładnie wydać tyle, ile tutaj jest przeznaczone w kwocie do wydania. Zobaczcie Państwo, tutaj każde dziecko idzie w kolejce, każde dziecko wie, co ma zrobić, może przeczytać, bo wielokrotnie Pan będzie odczytywał, co ma zrobić, można z nim to powtórzyć, ma kwotę i ma trzy próby tutaj do zrobienia zakupów, trzy razy próbuje. Motywacja będzie rosła na różne sposoby, tak? Albo będzie tak, że zrobiłam to za pierwszym razem i dostanę tutaj od razu potwierdzenie, czyli na przykład mam 10, czyli kupię tak i kupię tak, idę do kasy, zatwierdzam. No, czy klientowi należy się rabat, tak czy nie? Tak, należy się rabat, czyli mamy, o, tu mamy skomplikowaną sytuację, wprowadź kwotę. No to teraz jeszcze możemy coś kupić, wróć do półki i wybierzmy na przykład jeszcze 5. Skomplikowane, oj, nam nie wyszło i bardzo się starałeś, lecz nie podołałeś. Jest to, słuchajcie, coś, co nam jest bardzo trudne. Pamiętacie ćwiczenia czasami z odpowiedniego definiowania na przykład informacji zwrotnej dla ucznia? Jest bardzo trudno ją podać tak, żeby przekazać informację, nie wyszło Ci, ale być może następnym razem. Zazwyczaj śpieszymy się i to wychodzi nam troszeczkę inaczej. Tutaj mamy tę sprawę załatwioną. Dobrze, przechodzimy dalej ze względu na czas, czyli mamy już umiejętności. Tutaj nabywamy tych umiejętności. Każdy ma wiele prób, ma za każdym razem informację zwrotną i pochwałę, i to, że może spróbować jeszcze raz, ma do 3 razy sztuka może spróbować, czyli sukces jest, gdy osiągnie dobre rozwiązanie. I mamy też jeszcze ćwiczenia. Spośród ćwiczeń akurat tutaj będzie lokomotywa, która jest tutaj udostępniona jako wiersz. Więc nie będziemy teraz, a przepraszam, ćwiczeń, bardzo się zagalopowałam, przepraszam, ćwiczenia. Ćwiczenia miały, przypomnę, tylko nam pokazywać, kształtować postawę. Umiem, nie umiem, chcę więcej, chcę mniej, potrafię, chcę więcej, chcę zastosować, potrafię liczyć. No więc bierzemy dodawanie od 1 do 10. I teraz jak to tutaj wygląda? Zobaczcie Państwo znowu, ku samodzielności, to żeby sobie znaleźć sposób, poruszać się, zastosować tik, trzeba znaleźć i kliknąć. Polecenie. 2. Mamy zwizualizowany tutaj szereg ciąg liczb. I teraz uwaga, mamy co? Przy pomocy klawiatury wpisz poprawną liczbę w puste pole, sprawdź, dobrze rozwiązałeś zadanie, czyli sprawdzamy od razu. To mocno wpływa na naszą motywację, buduje naszą postawę. Czyli mamy teraz tak, 5, dodać 0. Zobaczcie, jest gra kolorów i wyobraźmy sobie, że jest sytuacja, kiedy wynik podam 5. Sprawdź wynik. Bardzo dobra jest to ocena. Ok, to przechodzimy teraz dalej. Przychodzi następny uczeń. Klikamy po prostu następne.
Mamy 8 plus 1. Patrzymy tutaj dla osób, które szukają różnych strategii rozwiązania. No to właśnie o to chodzi, że nieważne, czy my, ja zawsze mówię, że ściąg świetna sprawa, więc ściąga, czy matryca, czy wzór jest zawsze ważne, że może leżeć obok, bo to nie o to chodzi tym razem, żeby posiadać wiedzę, tylko chodzi o to, żeby umieć sobie poradzić w sytuacji. Więc mamy 8 na żółto plus 9 plus 1 daje nam razem dokładnie ten wynik. Nie mam wyboru, muszę napisać to dobrze. Sprawdzam wynik. Mam znowu dobrą ocenę. Świetnie, ma. Trzy razy układam. I teraz wylosuj ćwiczenie. Losuję ćwiczenie. I mam takie proste, że aż muszę się po prostu pomylić. Sprawdzam. O, niedobrze. Pękło mi serduszko jedno. No to znowu niedobrze. O, rany. Czyli gdybym zmieniła, czyli wyczyściła wynik, poprawiła na 4, byłoby ok. Już teraz za późno. W porządku. To jest bardzo ważna rzecz dla uczniów, którzy po prostu potrzebują pochwały, potrzebują informacji zwrotnej, potrzebują nabrać jakiejś refleksji i potrzebują wielokrotnych możliwości powtarzania, rozwiązywania tego samego zadania. Chciałabym jeszcze szybciutko przejść do metody projektu, która również jest w części pierwszej, drugiej, trzeciej. Spójrzmy sobie tylko metodę projektu w nauczaniu wczesnoszkolnym. Mamy na przykład zdrowe odżywianie, teatr, moda, rodzina. Mamy część drugą, w drugiej części mamy inne te bardzo ważne tematy: uczenie się, las, żywioły, recykling. I mamy w trzeciej części iluzję, kosmos, transport czy geografię. My powracamy do części pierwszej, bo jakby najprościej jest nam tutaj pokazać. Państwo macie rodzinę w wersji demo, natomiast ja bardzo chciałam koniecznie pokazać Wam, wprowadzić wiedzę w zakresie tego, co jest w zasadzie, tak nam się wydaje, że to taki temat żaden. A to jest temat bardzo poważny. Wprowadzamy znowu wiedzę za pomocą filmów. I teraz, drodzy Państwo, nie mamy czasu na film, ale będziecie mogli sobie je obejrzeć oczywiście w wersji demo. Ale ja chciałam zwrócić uwagę na tematykę filmu. Historia mody. Jak powstawała? Co powodowało? Co wpływało na to, że się ona zmieniała? Od jak dawna jest moda tematem wiodącym? Że zawsze to był temat tak naprawdę, musimy się dowiedzieć. Jak to się kształtowało na przestrzeni lat? Możemy zobaczyć wpływy lat ubiegłych, czyli mamy historię, mamy modę, mamy szczegóły, mamy postacie, mamy damy, mamy mężczyzn eleganckich. Kto o tej modzie rozmawiał? Mamy materiały, czyli co jest kiedy z bawą, zwracamy uwagę na to, czy to jest sztuczne, czy naturalne, w jaki sposób jest to oznaczone. I mamy ubrania, czyli projektantów mody. Można to zrobić na tak różne sposoby, żeby się przy okazji w zasobach internetu nawet pogrzebać i poszukać odpowiednich projektantów mody, polskich, zagranicznych, porównać tą modę, modę zimową, letnią, no po prostu naprawdę tematy wspaniałe. Przechodzimy do interakcji. Tutaj mamy propozycję na quiz, na zabawę z językiem angielskim, też na krzyżówkę. Chciałabym zaprezentować quiz. I zobaczcie Państwo, jakie jest proste zadanie. Można znowu podzielić na grupy. Grupa musi jako zespół odszukać odpowiednie, daną odpowiedź. Czy wiesz, jak wyglądają kalosze? O, spróbuj jeszcze raz. Czyli jeden z trójki, powiedzmy, zespołowej nie odpowiedział. Przychodzi drugi. Ok, no to się naradzają i mamy. Czyli dopiero teraz mogą przechodzić następni i powiedzmy, że mają trzy, czyli można, zobaczcie Państwo, dzielić tak na zespoły, można dzielić na ilość tych zadań, muszą tutaj, mogą przeczytać sami, mogą przeczytać przez lektora. To też służy temu, żeby na przykład mieć kryteria oceny, zobaczcie, co oceniamy. Umiejętności, to na przykład umiejętność przeczytania samodzielnie zadania. Jeżeli ktoś, jakaś grupa się będzie wspomagać jednak lektorem, to znaczy, że jest to punkt mniej. Kryterium oceny pracy zespołu. Jeżeli dobrze zaznaczyła za pierwszym razem, to jest to jakaś wiedza na temat, umiejętność rozpoznawania,
powiedzmy 3 punkty, jeżeli za drugim razem 2 punkty i za trzecim razem tylko 1 punkt, bo punkt się należy, jeśli dobrze rozwiążą. Jeśli rozwiążą 3 razy po 3, to też macie Państwo no, mnóstwo możliwości czarowania. Jest to praca tak naprawdę z jedną platformą, ale bardzo bogatą. I klikają następne zadanie, są całkowicie samodzielni. Nauczyciel jest tylko i wyłącznie obserwatorem, przewodnikiem, osobą, która wspiera, która towarzyszy, która no, tutaj może dzielić się jakąś wiedzą, trochę podpowiadać. Natomiast na pewno nie jest osobą tutaj dyrygentem, który po prostu tylko sam wie i opowiada. No i mamy ćwiczenia, możemy zrobić policz, możemy zrobić memory, gdy znajdziemy parę, to już może być praca samodzielna na przykład, ale zobaczcie, jak ciekawie jest pokazana. Mamy na przykład wykorzystane etykiety, które pokazują, które widzimy na ubraniach. Jest to bardzo praktyczna wiedza, która jest z zakresu mody. I trzeba, i też ma służyć temu, to jest wiedza, którą zdobywamy po to, żeby umiejętnie wyprać, umiejętnie złożyć, umiejętnie wyprasować, wiedzieć, co wybieramy, czyli no i też takiej postawie, no raz, że gospodarności, dwa, też znajomości, czyli fachowości. To jest coś, czym się wszystkiego razem wszyscy o czym się dowiadujemy. Także szczerze polecam pracę tutaj z matematyką bez reszty, bo jest naprawdę bardzo życiowo, obszarowo, po prostu zakresem bardzo szeroko potraktowana ta matematyka i tak samo jest kwestia metody projektu, daje nam bardzo dużo możliwości pracy naprawdę ze samodzielności, brania odpowiedzialności i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Słuchajcie, czas i tak już przekroczyłam jak zwykle, więc moja matematyka jest po prostu zawsze jeden plus. Ja dziękuję, bo no, sporo nas wszystkich wysłuchało w tej opowiastki. Myślę, że EduExpert jak zwykle bardzo się merytorycznie tutaj wybronił, więc dziękuję za uwagę. Dziękuję też Mariuszowi, bo tutaj dzielnie z czatem walczył. No właśnie, tutaj czas, za czas ja przepraszam, więc ja już skończę. Dziękuję bardzo. Monika, poczekaj, jeszcze nie kończ. Jeżeli macie jakieś okay, pytania, nie, to teraz jest ten czas, żeby zadać Monice pytanie. Ja dodam tylko, że na czacie wklejam link do certyfikatu z dzisiejszego spotkania. Pytania na czacie piszcie, a Monika odpowiada. Teraz 5 minutek na pytanie. Dobrze. No, być może kompetencje już tak tutaj pięknie są wszędzie szkolone, że to jest tylko taka, wiecie, wisienka na torcie i pytań wcale może nie być. Natomiast na pewno naprawdę polecam. Ale mamy pytanie, Monika. Mamy pytanie. Jaką aktywność grupową proponujesz z udziałem tablicy? Aktywność grupową, na pewno ja dzielę dzieci na zespoły i kolejno muszą poczekać na swoją kolejność przy wykonywaniu zadania, czyli razem oglądamy film, potem jest oczywiście część jakaś tam animacyjna, czyli podsumowanie, potem wybieramy interakcję, gdzie dzieci właśnie wtedy, w zależności która to jest interakcja, działają, albo dzielą się na mniejsze zespoły, podzespoły, albo na pary, albo jeśli mam mały zespół, to na przykład kolejno przechodzą. Wiecie, to jest bardzo trudne czekać na swoją kolej i wiedzieć, że skoro innym to gdzieś, że tak powiem, łatwo poszło znosić tą porażkę w jakiejś swojej kolejności, czekać na kolejną szansę. Czyli na pewno tutaj praca zespołowa, ale też metodę projektu ja bym stosowała po prostu. Metoda projektu polega na tym, że każde dziecko w zespole dostaje inne zadanie, które ma przy pracy z tą platformą. Czyli jedno musi na przykład wykonać jakieś zadanie, które oczywiście nauczyciel przygotowuje wcześniej po obejrzeniu filmu. Inne dziecko jest od tego, żeby wykonać interakcję albo poprowadzić, pokierować innych, żeby razem, że tak powiem, to wykonać.
jeszcze inne dziecko będzie od pilnowania, powiedzmy, tam kolejności czytania poleceń, wykonywanie zadań, wpisywanie w kartę pracy, bo pamiętajcie Państwo, pamiętajcie, że to nie jest tylko praca z samą platformą, to jest do tego opracowania są merytoryczne, czyli są karty pracy. Karta pracy polega na, znaczy służy, ma służyć temu, że dziecko notuje sobie to, co, czego się właśnie nauczyło. To jest ten moment refleksji. Nie zapisujemy czegoś, czego nie przemyśliliśmy. Także praca z kartą pracy przy pracy z platformą, no jak najbardziej tutaj jest podsumowanie. I już dzielimy na przykład kompetencyjnie, przy czym nie dzielimy my jako my. To teraz Franek pisze, ty czytasz, a ty wykonujesz, tylko każdy z nich się w tym zespole musi zgłosić. Ta rotacja tych zadań, być może Franek dojrzeje, że następnym razem będzie robił inne zadanie, ale chodzi o to, żeby oni się doświadczali w grupie. Grupa niweluje z kolei stres, nie jest to takie wystawienie się, że tak powiem, i na forum, więc zdecydowanie praca grupowa, praca projektowa, praca w małych grupach, praca w parach na przykład, na to, żeby była zawsze ten moment refleksji po wykonywaniu wszystkich zadań i podsumowania wiedzy. Monika, tu jest kolejne pytanie, zanim ucieknie karty do wydruku, tak? Czy jest możliwość drukowania kart? Tak, one są na, przy online są karty pracy. Nie wiem, czy w tym tutaj demo jest też karta pracy, czy na EduExpercie, to tutaj Mariusz by musiał odpowiedzieć, bo to jest już pytanie takie w produkcie. Normalnie w produkcie, w pakiecie, jak najbardziej one są do wydrukowania i one są dostępne. W produkcie dodam jak najbardziej tak, w wersji demo. W wersji demo nie ma kart pracy, natomiast między innymi na mentorowych inspiracjach, jak Państwo wejdziecie na Facebooku, to ostatnio chociażby udostępniliśmy taki przykład karty pracy z zakresu tutaj okazji 11 listopada i można zobaczyć, jak takie karty pracy wyglądają. One oczywiście w pakietach są dostępne online, je można pobrać, wielokrotnie z nich korzystać. No, też warto dodać, że w pakiecie są scenariusze też na przykład lekcji, chociaż wiecie, kreatywny nauczyciel dla mnie to każdy i tak zrobi to na swoją, po swojemu. Natomiast też chyba ta platforma ma takie zasoby, że dla mnie, ja nie przeprowadziłam, biorąc różne dzieci, różne zespoły, tej samej lekcji z tym samym tematem, nie powtórzyłam tego, bo z każdą grupą to po prostu można zrobić zupełnie inaczej. Także no, dzielę się tym, co rzeczywiście jest już moim takim doświadczeniem i teraz reflektuję to wszystko z Wami. Ale naprawdę warto się zainspirować tutaj i dążyć do tego, żeby to no, rzeczywiście mieć gdzieś z możliwości do wykonania i wykorzystania. Szczególnie, że ja mam doświadczenie z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, ale gdybym miała do czynienia z dziećmi po prostu młodszymi, to mi się wydaje, że to jest bardzo podobny poziom. Bardzo trudno jest formułować, opowiadać treściwie i merytorycznie o czymś, takim językiem, żeby to było w odpowiednim tempie, nie za długie, nie za krótkie i odpowiednimi słowami po to, żeby te dzieci wszystkie, przynajmniej większość z nich zrozumiała. I to jest trudne zadanie dla każdego nauczyciela, dlatego te poszukiwania gdzieś tutaj są, no, dlatego pewnie wy wszyscy tutaj szukacie i spotykamy się na tych webinariach, ponieważ no, takiej właśnie praktyki nam potrzeba. Polecam za ten tip. O fundusze do Mariusza. No dobrze, słuchajcie, to dziękujemy Wam bardzo. My będziemy już kończyć. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie zawsze jeszcze pisać do nas na maila. My przekażemy komu trzeba. Ewentualnie odszukajcie Monikę na Facebooku i tam też możecie jej troszeczkę otruć. Tak więc no, Monika z chęcią na pewno odpowie. Tak więc bardzo Wam dziękujemy. Ja przypominam, za tydzień widzimy się z Asią, czyli zakręconym Belfrem, która tym razem przygotowała dla Was kody QR i inne szaleństwa. Taką mam zapowiedź od Asi naszego webinaru.
Za tydzień przypominam Wam też o naszych grupach Aktywna Tablica i nowość Aktywna Tablica Inspiracje, czyli grupa prowadzona przeze mnie i przez naszą drugą Monikę Kapuśniak, gdzie już niebawem będą się dla Was działy fajne i ciekawe rzeczy. Będą tam, mamy taki pomysł, ale to zdradzimy, jak troszeczkę później go rozwiniemy i zobaczycie dużo tam fajnych rzeczy. Też będzie się działo, będziecie mieli okazję się także wykazać. I taka zapowiedź, jeżeli ktoś ma wykupiony warsztat, raczej konferencję w Radomiu, to ze mną możecie się zobaczyć ten weekend w Radomiu. Zapraszam, tam też również warsztaty z Tiku. O, i z Mariuszem też, notabene. Mariusz, prowadzisz warsztaty? Nie, ty chyba nie. Ja prowadzę warsztaty, zapraszam na swoje warsztaty, Nie, ale zarówno nas Expo pokojowe. będzie prowadzić. I tak, będzie ekspert, będzie Ewa prowadzić, o ile dobrze pamiętam. I to Ewa w niedzielę, ja jestem w sobotę, warsztaty, aktywna tablica, ale także warsztaty z programowania. I słuchajcie, widzimy się, mam nadzieję, za tydzień. I przez cały tydzień widzimy się na grupie. Jeżeli macie coś ciekawego, podzielcie się tym, pokażcie nam, a być może ktoś z Was też kiedyś będzie chciał u nas wystąpić na webinarze, ale to o tym to też troszeczkę później. Tak więc dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Spokojnej bardzo. nocy i pamiętajcie, że jutro już idziemy do pracy. Niestety. Tak Dzisiaj więc. była przyjemność, jutro praca po prostu. Też przyjemność. Monika, Mariusz, dziękuję Wam za gościnę naszą tutaj na tych małych mentorowych inspiracjach. No i do zobaczenia. Miejmy nadzieję Do niebawem. zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy za zaproszenie.